ustawkę w teren wybraliśmy się trzema samochodami. Nissan Terrano, Disco 2 i Jeep WJ. Nie chcieliśmy za bardzo upalać swoich samochodów głęboko po płocie, po klamki, z jakimiś przygodami i problemami. No ale teren sam zweryfikował nasze oczekiwania. Pogoda zadbała o to, żebyśmy się na pewno nie nudzili. Na pierwszy ogień poszedł podjazd, na który ktoś wysypał ściętą, skoszoną trawę. No widzisz lepiej, zaraz na bank wejdzie. Co znacząco utrudniło nam podjazd. Za drugim razem już większy rozpęd, było troszkę lepiej. I za trzecim razem się udało. Bezpieczeństwo przede wszystkim, pasy zapina. Podobnie Nissan i Disco. Disco musiał się troszkę odblokować. Tutaj z pomocą przyszło ręczne zarządzanie biegami w automatycznej skrzyni. Jeżeli podjeżdżamy pod wzniesienie na automatycznej skrzyni biegów, to najlepiej zablokować jest sobie bieg na dwójce. A jeżeli zjeżdżamy ze stromego wzniesienia, wtedy reduktor, blokada na pierwszym biegu i samochód powinien zjeżdżać na dół, zachowując trakcję. Myślę, że nie będzie nas tutaj do lewej wnosić za bardzo. Następnie pojechaliśmy w miejsce, które już wielokrotnie przejeżdżaliśmy i nigdy nie było z nim problemów. Tym razem jednak okazało się bardzo śliskie. Spróbuj tył i przód, to pan nam przelecieć. Stop, stop, stop! O k***a ludzie. Tak, dam radę już? No myślę, że spoko. A do przodu czy do tyłu? Nie, no do przodu, nie ma wyjścia. Musimy trochę pokopać. Darek, masz coś zepsuty napęd, bo tylko jedno koło się kręci. Spoko, tak ma być. Na tej trasie przydała się wyciągarka. Jak widać, ziemia jest bardzo namoknięta, dużo błota oblepiającego, takie gliny oblepiające koła. Myślę, że jeżeli nie wyjdzie mi w tym, co robię na co dzień, gancarstwo, myślę, że to jest to, co możemy razem z Jeepem robić, jak widać. Jak obracać się na wyciągarce? Ja bym wolał tędy jechać. Tylko bym ją to przeatakował stąd. Tu bym tędy jechał. Patrz, co tu się dzieje. Patrz. Tu masz całe miękko wszystko. Dobra, tak. A co, że coś... Każdy w inną stronę, ale nie przejmuj się. Tak. Tak ma być. I tyle. Jedziesz. Dobra. Jesteś i teraz odepniemy wyciągarkę i na pycie pojedziesz prosto. Zluzuj wyciągarę. Jeszcze raz dygnij. Raz tylko dygnij. Jeszcze raz. Prosto koła. But. W lewo, kierowca koła. Jedź. No to ja mu tyle tych patyków nakładłem. Bardzo dobrze. Za Jeepem dzielnie podąża Nissan Terrano. Radzi sobie, dał radę przejechać parę metrów dalej, pewnie dzięki temu, że trasa już została troszeczkę wygładzona przez główkę mostu od Jeepa. No ale tutaj też wyciągarka okazała się niezbędna do tego, żeby wyciągnąć Terrano z błota i wyprowadzić go na równiejszy teren. Jest pas. Mogę ci pożyczyć jak chcę. Czekaj. Stop! Amulet działa, bo nowa, nie? Dobra. To działa. Dobra. Dzień. Ło, uważaj, bo limit. Czekaj.
Czekaj, czekaj. Nie, bo ja spadłem, podpiąłem się. Szkoda świateł, szkoda ten. Zgaś. Dzięki. Od razu więcej widzę. Bartek! Bartek! Patrz! Jest już w błocie. Zaskoczył? Na pasażera, jeszcze! Wyciągarkę rozwijasz! I auto gasi! Koła w tą! Odpal! Tą koła! Poczekaj, Bartek, stop! Zwijaj! Koła prosto! Jeszcze! Teraz! Bo ja tu mam drift. No. Ale powiem ci, dobrze te opony robi. Dobrze robi. Jeszcze raz! Jeszcze! Czekaj! Dobra! No dawaj, Bartek! Tu widać skamielinę po offroadowcach, warstwy ziemi poprzecinane oponami. Strasznie co oni robią. Boisz się, lusterko? Oj, git. Dawaj, Darek, ja to postaram się odgiąć, ale maksymalnie prawą stroną. Kurwa, to poświęcenie. Trafiliśmy na okres po wichurach i po burzach. To spowodowało, że często musieliśmy oczyszczać drogę z gałęzi, z drzew powalonych. Ale jak ktoś ma niedaleko, to chrust fajny do zbierania. Trzeba se serwisować, kurwa. Cięższe na śniadanie, żeśmy się zatrzymali, coś zjadłeś. Jadłem! W takim terenie nieoceniona jest pomoc pilota, który cały czas musi latać z liną, podpinać, zapinać. To jest ciężka robota. Faktycznie dobrze jest mieć dobrego i sprawdzonego pilota, który wie, jak ogarniać. Widzisz, bo najlepiej mieć zawsze pilota ze sobą. No, ja wiem. A, bo się Jeep trochę przytopił. Tak ładnie przeżył, patrz, bardzo czysto. Zagrał. Zapalił. Ważna jest opona w terenowym samochodzie. I to jest właśnie Cooper! To jest właśnie Cooper! I na Cooperze myślisz, że już się zakopałeś, dasz mu w pizdę, on jeszcze wyjedzie. Brawo! No i on się dzisiaj nauczył, nie? Pod koniec naszej zabawy dołączyła jeszcze żółta Witara. Zdążyła sobie z nami poupalać w kilku miejscach. I wszyscy razem zakończyliśmy dzisiejszy wypad. Ten sam co w Pinowie te piątki.